powołuje was wszystkich do walki. Co to znaczy, dzieci drodzy? Matka Boża ogłosiła mobilizację. Żadne choroby nie usprawiedliwiają. Brak palca, kulawa noga. Matka Boża mówi, powołuje wszystkich do walki. Nie ociągajcie się z wypełnieniem moich próśb, bo życie jest o wiele krótsze, niż się wam wydaje. Są ogromne przestrogi Matki Bożej. Dopiero później czas się zatrzymuje. Dziś pędzi. Zostawiając wam zawsze niewiele czasu na pokutę i na nawrócenie. Jeżeli chcecie przemienić oblicze świata, jeżeli chcecie dokonać czegoś wielkiego w waszym narodzie, przyłóżcie się do wypełnienia moich próśb całym sercem. Zacznijcie od dziś realizować moją wolę. Mario, rok leżało to orędzie. Przedstawione, ale nie było widocznie czasu. Nasze dziś jest dziś. Apeluję do wszystkich moich rycerzy, żertw ofiarnych, przyjaciół pustelni, tych, którzy słuchają naszych kazań. Nie bójcie się podjąć realizacji tych próśb Matki Bożej. Zakon, który tworzę, ma tylko nas zdyscyplinować, bo podstawą rzeczą będzie dzienniczek duszy i coś zrobił. Stąd też przypominam wam konkretne słowa Matki Bożej. Całą wieczność będziecie odpoczywać, a teraz weźcie się do pracy i wprowadźcie w życie swoje wzniosłe postanowienia, bo jeśli nie zrobicie tego teraz, będziecie planować poprawę aż do śmierci i nigdy nie otrzymam od was tego, co zostało mi obiecane. Tworzenie tego zakonu, jeśli chodzi o natężenie przeżyć i wkładu pracy, porównuje z intronizacją narodową pod Grunwaldem, jaką zrobiliśmy 15 lipca 2010 roku. Błogosławię was wszystkich. Moje wezwanie powinno być dla was zaszczytem. Żebym miał w troszku władzę nad aniołami, to bym wszystkim dał takie tuby, takie rozszerzane i do Pana da się, Panie Starszy, do Ciebie mówię! Tam huknął każdemu w ucho. Jeżeli chociaż ci, którzy ślubowali mi miłość, czy wiecie, kto z was ślubował miłość Matce Bożej? Wszyscy, którzy wstąpiliście do żertwy, do zawierzenia Matce Bożej. Wszystko to powinno minimum być w zakonie. Matka Boża daje wytyczne. Jeżeli chociaż ci, którzy ślubowali mi miłość, wypełnią moją wolę, mogę wówczas bardzo wiele dokonać. Dzieci, to jest gdzieś 10 tysięcy ludzi, no to już mamy cyfrę. Ale jeśli się obudziłeś dzisiaj i chcesz ślubować miłość, to do Grzeleni szybko przyjeżdżaj lub 27. Tu już mam zapisy. Na razie na Matkę Bożą jest zapisana pani Jolanta Kaczkowska ze Zgorzelca. To się zapisujcie, ja szybko przyjmę urzędową. Ode mnie nie oczekujcie żołdów. Żołd wam Matka zapłaci. Ja mam być tym gońcem, powołać. Ogłosić mobilizację, więc dziś uroczyście ogłaszam mobilizację do armii Matki Bożej. Takie jest życzenie naszej królowej.